Zwiem się Ewa Elwira Klanowski, rodzina samą polskiej i od Gajeną polskiej, domowina Meneje Island, a żywim 18 godzin na u Bosni, u głównym stanuje u Sarajewa. A stigła sam u 96 u augustu z Haszkom Trybunalom jako diotima za odkopywanie i strażywanie masownych grobnica srebrniczan i za antropologiczną obradę owych żertw. Identytet etniczki na kostima nie postoi. Ja jako antropolog mogę odrediti dana primer kosti su od niekoga, ko był koje bielac, tak zwany Kaukazjan, ili ko był crna rasa, ili nieko z Azji, ale te jakakowe trzy główne odmienne wariacje ludzkich bycza, a etniczko nie ma szans. Wszyscy wyglądamy isto. Kto to jest mężczyzna, czy żena? Starost daje koliko godina, a od prilike procjena starosti. Wysina, mierimo kosti, możemy odliczyć wysinę. Możemy odliczyć, ako osoba była zdrowa i nie miała nie jednej fraktury, ani niekiego preloma, ani niekiej operacji za żywota, koja na kosti ma. To możemy odliczyć owakie stwary. Możemy odliczyć, koi był status zubny. I to swe uglawne. Ja myślę, że celowa pricza o entytetach jest za mnie, ale czudna, ale ja nie moram być uprawu, mogę, niko nie mora być, niko nie mora reczyć, da ja sam uprawu. Ja myślę, że swoje u ideama polityczne grupy, socjalne grupy, religijne grupy, i ma nieki interes, da się podzieli ludzi na grupę. Sfismo isti. DNA może pokazać, da sfismo, znaczy sfina nasze pra-pra-pra-pra-diede i pra-pra-brabake stigły z Afryki. Preko istoczną Azję, sfi stigli u Europy. I sfi mamy iste genowe. Ali sliczne genowe, koje pokażą, ale grupy genowe, koje pokażą, da myśmy stygli ewolucyjnie, gledając z Afrykę. I to, co się kasnie deszowa i zmeżdżu grupę ludzi, nieko prychwati jedną religię, nieko prychwati druga religia, a religia to nie, ja myślę, że to nie samo postojanie Boga, je, za jednych jest u pytaniu, za drugie nie jest u pytaniu, da Bóg postoi. Religia jest uglawną nieco, co daje wielkiej grupy ludzi. Prynos. Imanie. Władę. I owe, tak zwani służbenicy Boga, swoje jedno, koja to jest religia, oni pokuszawają, da poszirą swoją władzę na większą grupę ludzi. I swaka godzina stalno powstają niekie sekty. To jest stalno idea samo. Sekty nie mają szansy konkurencji z wielkimi religiami. Da, tako było. Antropologia puno propała z bok idei Hitlera, da dokaże, da iskoristi antropolożkie, nauczne, i strażywania do swoich idei istrebliwania Jewreja, Roma i swych drugich. Okej. Okay. Da.
zbog zamene kao antropoločka, antropologa, svejedno da forensički ili antropolog, i za svih antropologa, svi ljudi koji žive u Bosni su isti. Nema najmanje razlika. Ja mislim da ja sam rođena u centru Evrope. I drugače bilo kak sam radila na Islandu, kak sam imala puno posla i djeca bile male. Tako mene nije nerviralo vrijeme. Tako mene nije bolijelo to da 4 mjeseca u godini dan je vrlo kratki. Naprimjer, u decembru imamo samo 5 sati dnevnog svjetla, a 19 je mrak ili temno. Uvijek mene, i u Polskoj, uvijek mene nervirao vjetar koji pušu. Osjećavam se na neki način nervozna, a na Islandu vjetra puše svaki dan. Uglavnom dane kad nema vjetra, ne postoju. A to što mi pričamo na Islandu vjetar, to svugdje kao vjetar, to svugdje je tretirane kao harikan, ali nešto tajfun, tak je grozno. I mislim da sad kad sam odrasla, to v mene više, i kak više ne radim na Islandu, zbog toga da ja moram odustati od posla na Islandu da radim ovdje. I sad više nisam ju u godinama da se radi. Više mene nervira vrijeme na Islandu. Zbog toga u Bosni je mi puno bolje. A isto, za mene je interesantne Sarajevo. Volim Sarajevo kao grad, kao ove stari dio Sarajeva. Volim kak je, kak raste po brdima, zapeni se prema gore, i obožavam kulturę. A zbog toga da živim u samom centrum starog grada, do ovo kulture imam 5-10 minuta šetanja, a imam i koncerte, i balet, i pozorište, i kino. I to mnie drży. A supruga mog drży skijanie.